Jacek Dziedzinkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan Paweł Kukiz, lider Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, kiedy PSL przestał być organizacją przestępczą według pana? W momencie, kiedy po 4 latach okazuje się, że nikt nie został zatrzymany, w sensie nikt nie siedzi, nikt nie został skazany. No i z tego można wysnuć 2 wnioski. Po pierwsze, że nie jest. A po drugie, jeśli jest, to w takim razie ci, którzy ich nie zamknęli, są szefami tej mafii. Czyli? No to wymiar sprawiedliwości, na czele którego stoi Zbigniew Ziobro. Na czele wszystkiego stoi prezes Kaczyński. Dlatego, że taki jest ustrój, że wódz rządzącej partii ma władzę absolutną. Taka jest konstrukcja ustrojowa. A porozumienie, które zawarłem z PSL-em i postulaty programowe doprowadzają do tego, że taki ustrój przestaje istnieć. Jeżeli wprowadza się postulaty wprowadzenia ustawy antykorupcyjnej, która eliminuje z życia publicznego osoby korupcjogenne skazane za korupcję, jeżeli wprowadza się możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, a takie są postulaty, to w tym momencie taki system, ten postmagdalenkowy, przestaje istnieć. System postmagdalenkowy, czyli system taki, który daje partiom politycznym władzę absolutną nad obywatelami. Czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę oczyściły z podejrzeń PSL. Słuszny wniosek. Ja się tu Nie, no, ale wie pan jednocześnie dokonał analizy. No, skoro z nikt, tego, co pan ale panie redaktorze, niech pan powie logicznie. Jeżeli przez 4 lata partia, która posiada wszelkie instrumenty, prokuratorę, czyli dochodzeniówkę, policję, wymiar sprawiedliwości, nie zamyka ludzi, których sama wcześniej oskarżała o korupcję, no to z tego wniosek, że to są ludzie niewinni, albo wniosek drugi, że są w zmowie. No Jan Bury. No i co? Jest na... Siedzi? Był areszt, ale czy siedzi? Są zarzuty. Pytam, no czy został skazany. No wie pan, no to widzi pan. No ale mówi pan właśnie o PSL-u, że to działa jak mafia. Pan przeprosił wszystkie ludowców partie, za to wszystkie, słowa? Wszystkie partie polityczne w Polsce mają taką, jest taka legislacja, takie prawo, że wszystkie partie polityczne w Polsce mogą w sposób zawalowany działać jak mafia. A PSL działał jak mafia? Wszystkie, podkreślam, wszystkie partie polityczne. Natomiast PSL jest tą partią, która wpisała postulaty, które po zastosowaniu, we wprowadzeniu w życie, likwidują patologię. Dlaczego pan wybrał akurat, ograniczają. Dlaczego pan akurat wybrał współpracę z PSL-em? Dlatego, że w pierwszej kolejności byłem w najbardziej takiej sprawczej partii, partii mającej największe moce, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim o tych postulatach takich jak zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany, czyli żeby część Sejmu, połowa Sejmu minimum była wybierana w JOW, w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przedstawiłem też, szczerze mówiąc, już nie doszedłem do innych postulatów, ponieważ pan prezes nie był zainteresowany nawet powołaniem zespołu w kolejnej kadencji, zespołu parlamentarnego do spraw zmiany ordynacji wyborczej. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że chce centralizować nadal państwo i wrócić ustrojowo do czasów komunistycznych. Już mówię o formie pewnej, formule. Czyli takim państwie, gdzie można w największym skrócie powiedzieć, prezydent miasta wybrany przez ludzi jest pod kontrolą wojewody. Albo proszę zauważyć, że w trakcie tej kadencji były plany takie, ja to obroniłem, powiem nieskromnie, poprzez różnego rodzaju kuluarowe działania, też kancelarii prezydenta i tak dalej. Udało mi się obronić przed wprowadzeniem w życie koncepcji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wójtowie i burmistrzowie mieli być wybierani bezpośrednio nie przez obywateli, ale przez rady, czyli generalnie przez partie polityczne w praktyce. No i do czego ta centralizacja może doprowadzić? Do powrotu, no do tego, że będę się czuł jak za młodych lat. Czyli jak w czasach Gierka. No dobra, ale taki przeciętny Kowalski, mieszkający w małym miasteczku, przeciętny Kowalski, na wsi, wie pan, czy to właśnie przeciętnemu Kowalskiemu jest bardzo ciężko wytłumaczyć tę skomplikowaną materię i powody mojej decyzji wspólnego startu z PSL-em. Natomiast, tak jak mówię, dokonaliśmy wspólnie z Kosiniakiem Kamyszem rzeczy epokowej, dlatego w epokowym znaczeniu, historycznym znaczeniu, ponieważ partia wywodząca się z tej grupy partii, czyli takich jak i PiS, Platforma i tak dalej, z tych wszystkich partii systemowych, wpisała w swoje postulaty, postulaty antysystemowe. Bo jak nazwać inaczej postulat dnia referendalnego i obniżenia progu frekwencyjnego przy referendum do 30% przy jednoczesnej konieczności
obowiązku dostosowania się władz do wyniku referendum. Pan wie, że w tej chwili jest jest referendum, ale jego wynik nie obowiązuje władz. Czyli w rezultacie jest to sondaż, a nie dostosowanie się do woli narodu. A referendum w Kukiz 15 było z kim zawierać koalicję? No to nie było referendum, to był jakiś tam sondaż w internecie, natomiast to nie jest całkowicie, że tak powiem, wiarygodne. Ja się zorientowałem, no nie mam takich stron, nie mam pieniędzy na takie strony internetowe, które byłyby mi w stanie zweryfikować 100%. No, ale głosy nie były za współpracą z PSL-em, tylko za innym ugrupowaniem. Tak. Były na przykład za Konfederacją przede wszystkim, albo za wirtualnym bytem, jakim jest #KAR. Ja bardzo lubię pana Maxa Kolonkę jako youtubera, natomiast wie pan, no przystąp do #KAR, pytam, gdzie są struktury, gdzie jest organizacja, gdzie jest formalizm, że tak powiem. Jak z bytem wirtualnym wystąpić, przepraszam, w wyborach. No ja rozumiem, gdyby był jeszcze ten e-voting, to można taką wersję rozpatrywać. Natomiast że pan zignorował głosy wewnętrznego referendum w Kukiz 15? Nie, proszę pana, ja to wszystko brałem pod uwagę. Chciałem być też przygotowanym. Ja podjąłem decyzję dawną. To nie jest tak, że ja się dogadałem z PSL-em w momencie jakimś, nie wiem, krytycznym tuż przed wyborami. Bo się grunt pod panu palił i nie ma pan struktur. Ja mówię symbolicznie, że gdyby wszystkim partiom, bo często jest taki zarzut, PSL stanął pod ścianą i dlatego wpisał takie postulaty. Więc ja odpowiadam. Po pierwsze, odpowiadam w ten sposób. Moim marzeniem jest, żeby w takim razie wszystkie partie stanęły pod ścianą i były zmuszone do wpisania takich postulatów. Bo gdyby te postulaty zostały zrealizowane, to wtedy dopiero stanęły wszystkie partie pod ścianą, to wtedy runęłyby mury, o których śpiewał Kaczmarski. A ja mógłbym spokojnie pojechać sobie do domu i nie partycypować w tym mordorze na wiejskiej. O to właśnie chodzi. Pan zakłada, że jeżeli dostanie się do Sejmu, to może pan złożyć w kolejnej kadencji mandat? Mam różne opcje. Jeżeli miałbym tylko, gdyby się pojawiły takie okoliczności, że mam 100% gwarancję realizacji przynajmniej części tych postulatów, czyli takich jak zmiana możliwość indywidualnego startu każdego obywatela do Sejmu, nie tak jak dziś tylko partyjniaków praktycznie, z list partyjnych, referendum obligatoryjnego dla władz przy progu 30%, to natychmiast, panie redaktorze, to mogę przysiąc, że natychmiast składam mandat. Ale dopóki te postulaty nie będą zrealizowane, ja muszę być strażnikiem tych idei, bo jeżeli ja się wycofam z polityki, to gwarantuję panu, że wszystkie partie polityczne zrobią wszystko, aby wywalić te wszystkie postulaty w ogóle z dyskursu publicznego. A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra, będzie miało większość w Sejmie, większość konstytucyjną, to będzie pan posłem i co będziemy będzie? Przede wszystkim będę się skupiał na jeżdżeniu po Polsce i budowaniu rzeczywiście struktur Koalicji Polskiej, czyli takiej opcji politycznej, która będzie alternatywą tak dla Platformy, która poszła strasznie w lewo, jak i dla Prawa i Sprawiedliwości, który poszedł w stronę populizmu i Bizancjum dla swoich funkcjonariuszy. Bizancjum? Bizancjum, znaczy jak pan może inaczej nazwać tę prywatną taksówkę z państwowego, z naszego samolotu, zrobioną sobie przez pana Kuchcińskiego, jak nie Bizancjum. Leki były dowożone małżonce pana Odpowiem Piotrowicza. Panu tak. Ja w tym samym czasie, kiedy leki były dowożone małżonce byłego funkcjonariusza PZPR-u, pana Piotrowicza, twarzy reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym samym czasie mniej więcej ja wiozłem swoje dziecko na transplantację do szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie karetki gubią amortyzatory na samym podjeździe, gdzie szpital jest wygaszany ewidentnie, gdzie ekipy nawet mówią, wybitni transplantolodzy, tam był zresztą pierwszy w Polsce przeszczep nerki. I wie pan, przepraszam, bo trudno mi mówić bez emocji. Tak. Szpital, ja zresztą to zamieściłem na Facebooku, szpital, podkreślam, wejście od Nowogrodzkiej, kilkaset metrów dalej mieszka sobie pan prezes i cała elita Prawa i Sprawiedliwości, która dyskutuje o jedynkach i samolotach Kuchcińskiego, wygląda jak ruina. Ja byłem załamany, ja myślałem, że to ktoś mnie wkręca, to jest niemożliwe, żeby to był oddział transplantologii. Tam się wali dach, powiem panu, jak tam wygląda. I te sprawy z pewnością jeszcze przed końcem kadencji zgłoszę w sposób oficjalny do służb, bo istnieje podejrzenie, że szpital jest celowo wygaszany po to, żeby obchnąć grunty, które są warte 3 miliardy złotych. Jest robione to w ten sposób. Wie pan, ile zarabia transplantolog? Ile? 3,5 tysiąca to jest jego pensja. Człowiek, który ratuje dziesiątki istnień ludzkich w ciągu roku. To jest zasadnicza pensja bazowa, którą dostaje. 3,5 tysiąca złotych. Ale chwileczkę. Pieniądze, które dostaje tak naprawdę, to są pieniądze jakieś większe, godne jego pracy i ratowania życia. To są pieniądze, to jest 2% od zabiegu.
Transplantologia przynosi całemu szpitalowi Dzieciątka Jezus 10 milionów zysku. Natomiast od marca nie wypłaca się transplantologom tej premii, która jest właśnie ta dwuprocentowa, zresztą on się dzieli w całym zespole. Odnosi się wrażenie, że warunki pracy, jakie tam są, w sensie, mówię, warunki socjalne, walące się dach, te dziury, no horror, niech pan spojrzy jeszcze raz na te moje zdjęcia, to pan zobaczy, albo niech się pan przyjedzie, błagam, niech pan jako dziennikarz przyjedzie się do tego, na oddział transplantologii i zobaczy. To sprawia wrażenie, że chcą wygasić szpital w ten sposób, żeby ekipa sama odeszła i oni powiedzą wtedy, ale tutaj nie ma kto leczyć i dlatego musimy to sprzedać. Ale to co pan chce powiedzieć, że są na pewne sprawy wydawane pieniądze, proszę jest pana, Bizancjum, a nie ma pana, związki załatwianych realnych problemów? 300 metrów, 500 metrów dalej siedziba Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko jest ściema z tą reformą służby zdrowia, ze wszystkim. Najważniejsze są jedynki, najważniejsze są samoloty, przeloty, Bizancjum i te inne sprawy. Czy pan widział konferencję prasową i wystąpienie prezesa przy odwołaniu marszałka? Oświadczenie, nie można było zadawać pytań. To nie była konferencja. Ale czy widział pan, jaka to była farsa, jaka to była żenujące zdarzenie, gdzie jak to w kapitalny sposób na tym obrazku widzimy, na czym polega ten system. Wychodzi pierwszy sekretarz i mówi, ty już nie będziesz marszałkiem. I mówi, mało tego, dla mnie to, co powiedział o obywatelach, jest obraźliwe po prostu. To jest z jaką pogardą wypowiedział, no ale skoro obywatele chcą, no to ja nie mam innego wyjścia i pan już nie będzie marszałkiem. No i koniec. Więc tak było w czasach komuny, proszę pana, z tą różnicą, że nie robiono tego publicznie, tylko wysyłało się na placówkę gdzieś, no, że z powodów takich i takich został ambasadorem w Hondurasie. Natomiast gdyby pan prezes wyszedł, gdyby jeszcze, pierwsza rzecz, jeżeli pan prezes chciałby kontaktu z obywatelami, to przyjąłby postulat, w tej chwili już wspólny, to jest też cud i paradoks, wspólny z PSL i Kukiz 15, obniżenia progu frekwencyjnego przy referendum ogólnokrajowym i takie na przykład sprawy mógłby poddać, czy takie i inne, poddać w dzień referendalny raz do roku pod dyskusję społeczną. To jest głos obywatelski, a nie, że pan prezes dosłyszał i on się tym różni, że tamci nie słyszał, a on doskonale słyszy. Słyszał pan wcześniejsze te wypowiedzi z jakiejś też z jego wystąpienia. Szedłem tutaj właśnie na mównicę, no ale po drodze spotkał mnie jakiś człowiek i mówi, bardzo pana pozdrawiam serdecznie, bardzo panu dziękuję, że pan dzieci nakarmił. No na Boga, co no to ale, za ustrój? No ale w TVP Joachim Brudziński mówił, że... W TVP przede wszystkim, proszę pana, to jest Rada Mediów Narodowych, kieruje TVP, a szefem Rady Mediów Narodowych jest pan Czabański Krzysztof, który przez 13 lat był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W rodzinę jego nie będę wchodził, ale niech pan poczyta ojca. Myślę, że w PSL-u też by się znalazło wielu, którzy byli wszędzie. Właśnie na tym to polega, ale PSL jest pierwszą partią, która wpisała takie postulaty, które za chwilę mogą wyeliminować takich ludzi z życia publicznego. Ale i to jest ta nie różnica. Dokończyłem w TVP... A prezes i generalnie Prawo i Sprawiedliwość nie jest absolutnie zainteresowane wprowadzeniem tych postulatów. W TVP Joachim Brudziński mówił, że marszałek Kuchciński zachował się honorowo, prawa nie złamał, nie naruszył obyczaju. Kto tak mówił? Joachim Brudziński, były wicemarszałek Sejmu. Tak, no świetnie się zachował, tak. Może go parę razy więcej przewiózł samolotem i dlatego... Ale marszałek, pan Kuchciński w dalszym ciągu będzie jedynką PiS w Krośnie. I to jest dramat tego systemu. Jest władza w każdym partii. Cywilizowanym państwie osoba, która... Widzi pan, jest jedna zasadnicza sprawa. Można wprowadzać przeróżne regulacje prawne, ale nigdy pan legislacją nie ureguluje jednej sprawy. Przyzwoitości. Mhm. Na to nie ma regulacji prawnej. Więc jeżeli taki funkcjonariusz publiczny, który robi po prostu, to, traktuje ten samolot jako prywatną taksówkę, ja już o innych rzeczach nie wspomnę, jakby pan zobaczył ich jajeczka, ich wigilię i tam jest zakaz w ogóle wejścia i fotografowania, bo ludzie by jakby to zobaczyli, to by po prostu, ja chciałem to sfotografować, nie dałem rady. Chciałem, ale nie dałem rady. Gdyby to ludzie zobaczyli, to by zobaczyli też, że to 500 to jest na jednym talerzyku, proszę pana. Aha. A tam są ich sterty. I teraz... No i tyle, nie wiem. No, pytanie, czy powinien być Kuchciński jedynką w dalszym ciągu nie, PiSu? On powinien być w normalnym, cywilizowanym państwie, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli gdzie ludzie głosują na człowieka z imienia i nazwiska, to by w życiu nie był przez tych ludzi wybrany, to panu gwarantuję, bo się tak skompromitował. Natomiast system polega na tym, ta ordynacja, która jest partyjna i przeciwko której wystąpił również PSL, powoduje, że jeżeli prezes zechce,
to on będzie posłem. Nawet jakby cały naród Kuchcińskiego nienawidził, to on mu da takie miejsce i, takie, i taką, taką pozycję, że on zostanie posłem. Mało czyli tego. A kogo gdyby by tam PiS nie postawił? Wie pan, co jest najgorsze? Tak. Jeszcze gorsze, że nawet gdyby jakimś cudem tym posłem nie został, to spokojnie ma pracę w jakimś KGHM-ie czy innym, innej jastrzębskiej spółce węglowej, gdzie nie mając pojęcia o danej materii, dostaje takie pieniądze, o których ani pan, ani ja nie śniliśmy. To Marek Kuchciński jest autorem słów teraz K3.my. Wie pan, ja się bardzo mocno hamuję, żeby nie powiedzieć całej serii słów na K. Urodziny Marek Kuchciński ma dzisiaj. Czego pan życzy Markowi Kuchcińskiemu? Proszę pana, jestem człowiekiem wierzącym, więc życzę mu zdrowia i refleksji. Całej partii przy okazji. A ma pan takie poczucie, że ta refleksja następuje? Z szefem kancelarii, znaczy dyrektorem Centrum Informacyjnego Sejmu jest pan Grzegżółka, który przekazywał... To jest kłamca, proszę pana. No przecież to są, przecież on miał... Ale w dalszym ciągu na stanowisko przekazywał nieprawdziwe informacje. Bo taki jest ten ustrój, że to są ludzie nienaruszalni. A to jest funkcjonariusz publiczny, który ma obowiązek przekazywać informacje publiczne. No oczywiście, że ma. Nie, nie może kłamać. No oczywiście, że nie może. No powiedziałem, jest kłamcą, bo kłamie. No i co z konsekwencjami? Ale jakie konsekwencje? Znaczy, no, czy powinny być jakieś konsekwencje ale wobec powinna, pana ale powinna być taka też legislacja i taki ustrój. No, tłumaczę cały czas, że ta konstrukcja wyborcza, brak głosu obywatelskiego w trakcie kadencji, który mógłby jakąś władzę przyspieszyć albo powstrzymać, mówię o tym referendum. Tak. Pan im nic nie zrobi do wyborów, ani bez względu na to, kto rządzi, przez 4 lata partia, która objęła władzę, można jej nadmuchać, cokolwiek by nie robiła. Cokolwiek by nie robiła. Bo jedynie w czasie, w tych kilkunastu godzin w okresie, w tym procesie wyborczym można wybrać inną partię bez gwarancji, że nie będzie robiła tego samego. O to chodzi. A ja dążę do takiego ustroju i to ma wpisane w postulatach PSL-u, jedynej partii, która takimi postulatami była zainteresowana, by ludzie głosowali na ludzi, a nie na szyldy partyjne. I na ile głosów wyliczycie? Na jaki procent wyborów? Wie pan co, ja panu powiem, że jeżeli tak będzie dalej ta sytuacja się rozwijała z tym Bizancjum i z jednej strony, a z drugiej strony pójściem Platformy absolutnie w czasy PRL-u, w sensie personalnym i tak dalej, i światopoglądowym, mówię lewicowym generalnie, to jest szansa na taki wynik, dlatego że na taki wynik, który spowoduje, że będziemy języczkiem uwagi w tym nowym parlamencie. A wówczas wprowadzimy te postulaty, bo PSL wpisał je do swojego programu. Ale wy też rozmawialiście z Platformą, z Lewicą wcześniej? Proszę pana, czy pan z Konfederacją? Czy pan myśli, że być może oni to, Sławek Neumann na przykład, czy tam parę innych osób, być może będą mówili, że będą się wypierać tego, co powiem w tej chwili. To jest to, że Platforma wpisała w swój program referenda, to jest wynik, między innymi w dużej mierze, wynik moich kuluarowych rozmów z politykami Platformy. Z Biedroniem pan też rozmawiał? Proszę pana, nie miałem okazji, bo on jest w Brukseli non-stop, mimo że miał być w Polsce. No tak. Natomiast rozmawiałem z panią, nie pamiętam, przepraszam panią. Z przedstawicielami bardzo, nazwiska. Z przedstawicielami Wiosny też no, przy okazji jakiegoś programu i tak dalej. Mówią, że tak, referenda to oni mają, ale ordynacja jest świetna, w ogóle nie należy. Może tam próg jest nie taki, ale sama formuła jest okej. Okay. Rozmawiałem z panem Czarzastym swego czasu, który też kwestionuje, mówi, że te JOW-y nie są dobre. Ze wszystkimi, ale w pierwszej kolejności poszedłem do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy to już tutaj mówiłem, czy nie, ale prezes nie był zainteresowany nawet powołaniem zespołu do spraw zmiany ordynacji wyborczej w kolejnej kadencji. Ale prezes mówi, że jak wygrałem wybory, będzie nowa konstytucja, zmieni się konstytucja, pana, będzie prawdziwa demokracja, prawdziwe prawo. Po pierwsze, nie będą mieli większości konstytucyjnej, nie ma takiej opcji, a po drugie, ja się najbardziej boję takiej sprawy, kiedy po tych wyborach mogłoby dojść do sytuacji takiej, gdyby te wszystkie ruchy, takie jak PSL, Kukiz, nawet Konfederacja, Lewica, wszystko poszło osobno, to w tym momencie moglibyśmy dojść do takiej sytuacji, że po wyborach mielibyśmy tylko dwie partie w Sejmie, Platformę i PiS. I to wszystko, proszę pana, w oparciu o ordynację proporcjonalną partyjną, która betonuje nie tylko scenę polityczną, ale ma zapewnia prawa wyborcze bierne, możliwość startowania do Sejmu tylko członkom partii. Bylibyśmy skazani tylko i wyłącznie na dwie opcje, na dwie grupy, na PiS i na PO. I mielibyśmy dokładnie powrót taki jak w czasach PZPR-u, który też paradoks, czyli bylibyśmy skazani na PO-PiS. PO-PiS, czyli
właściwie odpowiednik PZPR-u, który też nie był monolitem. Była grupa natolińska, była inna. Raz jedna, raz druga dochodziła do władzy. Taki mielibyśmy ustrój. Ja wiem, że to jest trudne do wytłumaczenia i że wielu ludzi to nie rozumie. Spotykam się po prostu z gnojowicą wylewaną na mnie i tak dalej. Ale ja to przetrwam. Proszę pana, bo ja mam czyste sumienie i do końca świata, do końca, do osiągnięcia celu będę walczył o to, by Polska obroniła choć resztki demokracji, ale a już byłbym najszczęśliwszy, gdyby rzeczywiście wszystkie te postulaty były zastosowane. Wtedy mogę umrzeć, proszę pana. Już jest odpływ fanów na kontach PSL-u i Kukiz 15, trudno. Co chyba pokazuje, że wasz elektorat nie jest zadowolony z takiej decyzji. Mamy 60 dni na wytłumaczenie tego porozumienia i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że jedynym ratunkiem przed absolutnym centralizacją państwa i zawłaszczeniem przez partie polityczne, przez dwa klany tej naszej ojczyzny, jedynym ratunkiem jest popieranie tego początku, nas, naszego związku i budowania nowego centrum. I powiem panu jeszcze inaczej. Może się na mnie poobrażają wszyscy i PSL, i Kukiz 15. Najważniejsze w tym wszystkim to są moje relacje z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, któremu wierzę, naprawdę mocno wierzę, widzę, że on jest zdeterminowany i doskonale rozumie, w jakiej my politycznej sytuacji jesteśmy. Kosiniak antysystemowcem? Proszę? Kośniak antysystemowcy? Wie pan, jeżeli oni wpisują nasze, to jest duże słowo. Wie pan, antysystemowiec się kojarzy w Polsce z człowiekiem, który krzyczy precz z preczem. No, na pewno nie jest. To jest pragmatyk w sensie tym, natomiast wpisano postulaty, które wywracają ten... To on, przede wszystkim jemu zawdzięczam to, że zostały wpisane na listy do programu PSL-u postulaty, które wywracają system do góry nogami. 13 października to jest dobra data wyznaczona przez pana prezydenta, czy za szybko te wybory? Za mało czasu macie. Powiem tak. W 2015 roku, kiedy był zupełnie inny klimat na scenie politycznej, była taka atmosfera buntu i takiej chęci zaangażowania ludzi w politykę, nie było wcale tak łatwo zebrać podpisów dla takiego pospolitego ruszenia jak Kukiz 15, chociaż było na to 60 dni. Mhm. 60 dni. W tej chwili ma pan 20 dni. Ja nie wiem, czy już premier ogłosił, czy już premier opublikował, czy nie. Jeszcze nie. No więc jeśli nie, to będzie około 20 dni. Od poniedziałku. 20 dni i zebranie przez podmiot, wie pan doskonale, ja zrobiłem rzeczywiście jeden błąd. Ale co to jest data pod PiS? To jest data pod, na pewno to jest data pod przynajmniej duopol. I ja bym nie wykluczał sytuacji, że Schetyna jest dogadany z Kaczyńskim w tej materii. Że w interesie, być może Grzegorz sobie to tak też przekalkulował, popatrzył na swój PSL, popatrzył na Kaczyńskiego i mówił, ja tam jeszcze te 4-8 lat przetrzymam. A potem my, bo ordynacja wyborcza i cały system ustrojowy Polski gwarantowałby wtedy, że wtedy z automatu wchodzi Platforma, bo nie ma już nikogo. Czyli krótka kampania jest z korzyścią dla dużych partii. Oczywiście, że tak. Oczywiście. A już w ogóle powalający jest fakt taki, że miesiąc temu premier ogłasza tą datę 13 i nawet mimo, iż prezydent, to jest bardzo dla mnie przykre, że prezydent powiedział, że zrobi właściwie, że to jest nieprawda, że to do niego należy wynik wyborów. Ja już wtedy byłem w stanie założyć, że to będzie 13. Ale co, prezydent dostał polecenie z Nowogrodzkiej? Dokładnie na tym polega ten ustrój. Wszyscy dostają polecenia od jednego pana i tyle. Tak jak było za komuny. Ja pamiętam kiedyś z Moniką Olejnik taką rozmowę, kiedy powiedziałem, że żyjemy w neokomunie, że ta Magdalenka właściwie troszeczkę zliberalizowała ten ustrój, tą konstrukcję komunistyczną, ustrojową. Ona powiedziała bzdury, to i tak dalej, i tak dalej. A potem w pewnym momencie przychodzi do prezesa Kaczyńskiego i ona z takim oburzeniem mówi, ale jak to możliwe, żeby szeregowy poseł, który nie jest ani premierem, ani prezydentem, ani tamto, nie pełni funkcji państwowych i tak dalej, że od niego, że on wydaje decyzje i wszyscy ruki paszwami mają wykonać. Ja mówię, właśnie pani udowodniła moją tezę, że jesteśmy w dalszym ciągu komuny. A powiem, momencik, dlatego, już kończę, dlatego, że za komuny ani Gomułka, ani na pewno Gierek nie byli premierami, nie byli przewodniczącymi Rady Państwa, ale byli szefami partii. Ten szeregowy poseł trząsł państwem. I ja chcę ten ustrój zmienić. A jest tak, że pan, będąc języczkiem uwagi, o czym mówił, po kolejnych wyborach z PSL-em mógłby wejść w koalicję z PiS-em albo z Platformą, w zależności od tego, proszę kto pana, by wygrał. I proszę pana, każdy, kto podpisze te postulaty, jest potencjalnym koalicjantem. E-voting, JOW, możliwość odwołania posła, o tym nie mówiłem. Możliwość wybierania przez internet, kolejne bardzo ważne... Jeszcze tylko już koniec, dojdziemy do tego. Bardzo ważna sprawa, możliwość bezpośredniego wyboru przez obywateli, takich
funkcji takich osób jak prokurator generalny, czy jak rzecznik praw obywatelskich. Jak partie polityczne wybierające rzecznika praw. Gdyby te postulaty przez PiS, jeżeli oni wygrają wybory, były spełnione, to wtedy a nie mają większości. To wtedy w porozumieniu z Kosiniakiem, Kamyszem podpisujemy porozumienie z PiS-em. Ale jeśli i jest pan w stanie wejść w koalicję rządową z PiS-em. Ale jeśli takie postulaty również będzie gotowa podpisać Platforma, to wtedy będę kalkulować, z kim się po prostu bardziej opłaca, kto daje większą gwarancję wprowadzenia tych postulatów. Z tego, co widzę na dziś, prezes Kaczyński jest mentalnie w tej konstrukcji, ja nie mówię, że, ale jest zwolennikiem konstrukcji siermiężnego państwa zarządzanego centralnie silną ręką. Okay. To się zupełnie kłóci. Może się zmienić po wyborach, jeżeli będą potrzebowali koalicjanta. Wtedy pan nie wyklucza koalicji rządowej z PiS. Proszę pana, powiem panu tak, że emocjonalnie, poszczególnie po tych przeżyciach, gdzie wejście do szpitala Dzieciątka Jezus jest od ulicy Nowogrodzkiej, i ja to wszystko, wie pan, to naprawdę są dla mnie bardzo ważne. To emocjonalnie, jak słyszę PiS, to dostaję białej gorączki. Rozumie pan? Po prostu, co nie znaczy, że kocham Platformę. No tak. A Małgorzata Gosiewska mogłaby zostać marszałkiem Sejmu? Każdy mógłby zostać, proszę pana, i tyle. Jak już człowiek ma takie wrażenia estetyczne, bo artystyczne, wie pan, mam dużo natchnień, jak widzę pana marszałka Kuścińskiego już to. A co, napisze pan piosenkę o Kuścińskim? Ja nie wiem, czy to Pięciolinia by wytrzymała tę piosenkę. Natomiast tu może zostać każdy. Będzie ten, kogo namaści prezes. I koniec. Na tym to polega. To, reszta ruki paszwami słucha. Nie ma żadnego znaczenia, czy będzie pani Wasserman. Jeśli prezes dojdzie do wniosku, że marszałkiem Sejmu ma być, nie wiem, Waldemar Andzel, to będzie Waldemar Andzel. Mhm. Tak jak na przykład Marka Opiołek, genialnego, naprawdę świetnego członek Prawa i Sprawiedliwości, były szef Komisji Służb Specjalnych, został odwołany, bo tak chciał kilka osób w PiS-ie pod dyrekcją prezesa Kaczyńskiego i na jego miejsce został powołany Waldemar Andzel, który pojęcia zielonego o tych służbach nie ma. Pojęcia zielonego. Ja powiem panu tak, gdyby mi ktoś zaproponował przewodniczenie Komisji Służb Specjalnych, to bym zrezygnował, bo ja po prostu wiem, że ja nie mam takiej wiedzy. Jak Marek Biernacki, który jest w komisji, czy jak Opioła. Czyli nie ma znaczenia, czy będzie pani Wasserman marszałkiem Sejmu, czy pani Gosiewska. A jakie to ma znaczenie? Pani Wasserman i tak choćby była najbardziej bezpartyjną wśród pisowców i tak będzie robiła, tak prowadziła te obrady, żeby prezes był zadowolony. I na koniec będą debaty? Liczy pan na to, że będą debaty w wyborach parlamentarnych jedynek chociażby, albo liderów ugrupowań? Że będzie można z Jarosławem Kaczyńskim debatować? Gdybym na to liczył, to bym startował z Warszawy. Czyli nie będzie debat. Jarosław Kaczyński nie stanie do debaty. Nie, no oni to powiedzą, że polega to, że to jest dlatego, żeby uniknąć tutaj mowy nienawiści, a tak naprawdę po to, żeby uniknąć tych tematów, które mogłyby ich zmieść z powierzchni ziemi po prostu. W wyborach prezydenckich pan będzie kandydował? Będzie pan wspólnym kandydatem z PSL-u? Na pewno nie. Nie? Na pewno nie. Ta misja była i spełniona. Ja kandydowałem w wyborach prezydenckich. Wszelkie moje kandydowania są związane z tymi postulatami. Mhm. Znaczy kandydował pan po to, żeby odsunąć Bronisława Komorowskiego od prezydentury? Nie. Kandydowałem po to, nie proszę pana, kandydowałem po to, żeby w przestrzeni publicznej istniały JOW-y, istniała demokracja bezpośrednia, istniały te elementy. No, kolejny raz nie będzie pan kandydował do prezydenta. Nie, dlatego, że nie mam takiej siły, jaką miałem w 2015. Wręcz przeciwnie, mimo najszczerszych moich intencji, spotykam się z potężnym hejtem. Ale wie pan, na czym polega moja przewaga? Po pierwsze w to, że ja to robię dla idei, a po drugie dlatego, że przeczytałem kiedyś, że jestem po prostu chrześcijaninem. I takie historie, gdzie człowiek idzie i sercem na dłoni dla drugiego człowieka jest opluwany, a na koniec zabity, to ja znam. I koniec. Paweł Kukiz był państwa i moim gościem, lider Kukiz 15 w koalicji wyborczej z PSL-em. Koalicja Dążący Polska. Dążący do tego, by stworzyć nową jakość w postaci partii centrowej, a program wspólnie podpisany z PSL-em gwarantuje, że prędzej czy później wyczyszcza się każdą partię z patologii, łącznie z PSL-em. Koalicja Polska może być partią w przyszłości? W przyszłości może być partią. Może się zamienić w jedną ugrupowanie? Może się zamienić w przyszłości w partię. To zobaczymy, ja będę jeździł, jeżeli dostanę się do parlamentu. Wszystko jedno, dostanę czy nie, będę jeździł po Polsce i będę przez 4 lata rozmawiał z ludźmi, bo jeśli zdarzy się, powtórzy sytuacja, że PiS dostanie większość, to nie ma sensu siedzieć w Sejmie. Wie pan, ile oni uchwalili ustaw, Wyborach, jeżeli dostaniecie się do Sejmu, to szyld PSL-u może zniknąć i będzie Koalicja Polska partią na Myślę, że szyld PSL-u zostaje, natomiast Koalicja Polska będzie obok. Mhm.
bo to jest na tym polega kwestia. Natomiast na koniec powiem pan, wie pan ile, jeżeli w tej chwili na przykład PiS będzie miał większość, podobnie jak znaczy po wyborach, podobnie jak teraz, wie pan, to oni tak zrobią, będą uchwalali tylko swoje, nie liczyć, nie będą absolutnie liczyć się z głosem opozycji, nie będą nawet dyskutować. Naszą chyba uchwalili jedną, PSL-u jedną. I dotyczyło to męczeństwa, czy jakichś tego typu spraw. Reszta została wywalona do kosza. 200, ta cała reszta poza PiS-em jest zupełnie niepotrzebna. Podatnik wydaje pieniądze na zupełnie niepotrzebną rzecz. Ja myślę, że być może pierwszym etapem powinno być to, że po wygranych wyborach powinny cała reszta posłów, którzy są nazwani opozycją, powinna być pojechać do domu. Zawsze są to jakieś oszczędności, bo oni tak zrobią, co chcą. 13 października Polacy zdecydują. Paweł Kukiz był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.